Hejka, hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Tam są Marioliny dziewczyny, jedzą zupę, znaczy Mia je zupę. Tutaj, o proszę bardzo, musiałam dodać trochę kaszy jaglanej, bo wyszła strasznie wodnista. Robię pizzę, dziś Paweł działa na zewnątrz i mówi, a pizzę mi zrób. Także tutaj, o proszę bardzo, proszę bardzo, działam. Pizza w piekarniku też już się robi. A ta, co teraz tutaj robię, to jest na patelnię. Także tak, Mariolki będą ćwiczyć, a pomyślałam sobie, że dzisiaj coś ciekawego może wyjmiemy z garażu, jak znajdę. Ciężko coś tam znaleźć. Dobra już. Także wlewam Ci, Lili. Może niech się troszeczkę ostudzi, bo strasznie gorące. Dzisiaj pięknie, słonecznie, ale tak szczerze powiem Wam, że o, zobaczcie, jest zimnica. Bardzo, 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 bardzo zimno, więc siedzimy w domu. Później może pojedziemy na spacer. Do chłopaków tak myślałam po południu może. No zobaczymy. Hejka, hej kochani. Wczoraj jak wpadłam do garażu, tak cały dzień szukałam tipi i nie znalazłam. Także nic już nie nagrywałam, a dziś proszę bardzo, działam z naleśnikami. Miuśka sobie tam muzyczki słucha. A Lili chyba się pakuje. Dziś dziewczyny mają mieć nocowankę u chłopaku. Tatuś, chata wolna. Miusia, tutaj jak pięknie sprząta. Jajku, ptaszyneczka, ale jaki piękny masz dresik. Chyba taki sam dzisiaj założę. No. Ojoj, dzięks. To ten samochodzik też tutaj schowaj. Pięknie. A ładuje się? Dobra. Te poduszki, wiesz co ja dzisiaj wymyśliłam? Że tata może by przyszedł, przyniósł to krzesło. Takie okrągłe. Takie jak ciocia Aga ma w domu. My też mamy w garażu, znalazłam wczoraj. Znaczy nie jedno mamy, bo to są takie na ogród. A może tu byśmy położyli? Fajnie by wyglądało. A ja znalazłam jeszcze coś. Znalazłam jeszcze coś, Teszynka wczoraj jak szukałam. Dobra, idę się ubiorę i pokażę. No, bo zimno mi będzie, jak pójdę tak do garażu. No to idź, a ja zaczekam. Dobra, i jest mój dres. Dobra, ubieram się, bo muszę lecieć do sklepu. Jesteśmy z Miuśką we dwie ubrane. Lili zagoniłam do komputera. Musi z informatyki. Pokażę, już pokażę, tylko wiesz co? Słońce świeci, chyba sobie czokejkę założę, bo muszę chronić cały czas czoła. Ja też chcę czokejki. Dobra, no to tu mamy czokejki. O. Tutaj, proszę bardzo, są nasze. A ja myślę, że sobie założę, o, trochę ich mamy. Tą, a wy tutaj macie. Proszę, o. To ja sobie jakoś wybieram. Macie tą? No, albo granatowa ci będzie ładnie pasowała. Albo tą. Ta, nie wiem, czy nie za mała. No, zobacz, przyjmiesz. Za mała. Ta L. Mama, ta patrz. Też. Ta dla ciebie. Ta idealna. No, a ja założę sobie tą. I ja się pokażę. Też idealna. Ojejku, ktoś do mnie dzwoni. O, do mnie też. Desej, o, hajda. Taką masz muzyczkę? Mhm. Halo? Halo? Jedna, druga, trzecia. Zobaczcie, we trzy mamy takie same dresy. Idziesz do tego garażu? Idę do tego garażu, chodź. Pokażę ci. A ty idziecie? Do garażu, ale ty masz odrabiać lekcję, przepraszam. No, muszę na chwilkę. Patrzcie, jaka nastolatka. No patrzcie, jakie dwie nastolatki, jacie. Idziemy do garażu, bo ja nie znalazłam tipi. Tipi? Wczoraj cały garaż przeszukałam, nie znalazłam tipi. A tipi? Ciepło, że na tipi? Nie no, nie wiem czy tak ciepło, jutro ma być trochę cieplej. Aha. U, ciepło! Ciepło jest? Ona nie ma cierpliwości do komputerów, Paweł nie ma. Jakby musiała usiąść i montować film. O mamuniu, tutaj to dopiero trzeba mieć cierpliwość. Ostatnio Paweł taki namiocik im zrobił, ale trochę zawiał wiatr i go porwało. Coś tutaj pękło, więc tak teraz w garażu leży, ale słuchajcie, przewerbowałam wczoraj wszystkie te pudła, co tutaj jeszcze mamy. Znalazłam samolot, którym super mogą się bawić i tutaj jeszcze jeden domek, a to jest chyba nawet jakiś supermarket czy coś w tym stylu. 50 tysięcy rurek. Paweł jak ten rozkładał. O losie! Jak on zobaczył instrukcję, mówi, kto taką instrukcję zrobił. Także idę pokażę. Znaleziony taki domek. Będą miały dwa na ogrodzie. No jeszcze jak znajdę, to tipi też im zrobię.
Powiem wam, że fajnie, bo tak, tutaj nie grzeją się, mają trochę cienia, to takie przewiewne, wiecie, coś innego. Proszę bardzo, zobacz. Ja nie otrząsnąłem się z poprzedniej misji. Co to jest? Widzisz te rurki? Rurki? No, rurki? No tu, w szatce. No. Kolejny namiot. Tym razem warzywniak. Pomalowanie pojechałem. Będziesz malował? Warzywnie. Tamten się rozwalił, też trzeba coś zrobić. A tutaj warzywniak dla dziewczyn. Ta pogoda jest beznadziejna. Możecie coś kupić, wiesz, ma sobie kurtkę. Niby ciepło. No zaraz pokażę, niby ciepło, ale jednego dnia 6, drugiego 17. Biorę kurtkę, bo na lodówkach mi będzie zimno. Tutaj jest mój sklep. Złotówkę? Proszę bardzo, słodyczowy sklep. Złotówkę takie jakieś. Tak, co kupiłaś? Lizaka i strzelanki. Nie, ma swój telefon tutaj, proszę. Lizaka i strzelanki. Ciocia zrobi takie obrazki, co mają chłopaki. Ciocia ci zrobi tu obrazki? Tak, takie co mają chłopaki. Takie YouTube, Netflix, wszystko co się ma w telefonie. Okej, złotówka zapłacona ze sklepu. Do widzenia. Mila, złotówkę masz? I 5 zł. Oś ty bogaczu. I jeszcze w portfelu mam. Mija szpera swoje skarbonce. Mam dopiero jedno. To no to daj, złotówka. No to jest złotówka. 50 groszy i 50 groszy. Oj. Spoko, no chowaj. Potem się posprzątać. Chowaj. Nie, potem. Jestem w Biedronce, kurtkę sobie wzięłam, myślałam, że na lodówkę będzie mi zimno, ale co, ciepło jest. Nabrałam trochę pomidorów tam, a wzięłam ziemniaki, sałata, marchewka, takie tam warzywa. Trochę owoców jeszcze muszę wziąć, uwagi, będziemy jeść burgery. Obiad o kolację, więc i też jakieś buły znajdę. Halo, halo! Świeża dostawa warzyw! A właśnie znalazłyśmy ten domek, ten popi. Tak? Tak. Super. Tata rozkłada? Nie, jest w bagażu. Jeszcze nie rozkłada? Nie. Dopiero skończyliśmy namiot. Spójrz na to. To jeszcze... O, zobacz. Dziewczyny, jeszcze mam dużo rzeczy. Kupione lody. Lody. I Agunia powiedziała, żeby wziąć rybkę. Jutro będzie rybka. No tatuńciu. Zapraszam do pomocy, proszę. Lody. To jest ten domek? Tak. A ten kubeczek jest na dwór, dlatego, bo gumą go pobrudziłaś. No, o, jaki domek! Chcesz coś kupić? O! Mamo, wiesz, że się ciebie kupić? Fajny sklepik. Mama, ty przychodzi do nas, kupujemy to ciebie. Dobra. Fajnie. A tu nie ma, myślałam, że tu jest coś na ziemię. Nie ma ceraty? Żadnej? No właśnie nie ma ceraty. A jakie liche takie, nie? Wiatr, to tak samo liche jak tamto. Wiatr zdmuchnie i ten. No, możemy tylko kupować. No. Proszę. Takie 5 zł. Nie. I to a do tego nie ma tych? Czego? Kików? Są. A. O, też fajne. Kolejne tipi. Ja myślałam, że tamto to tamto. A, no też fajnie. Mają trochę tego. Ale ciepło. Lili, prosiłaś, żeby coś zasadzić. Może być notka pietruszki? Nie ma sprawy. Do piersi, mamuśki, cię przytulę. Ale gorąco się zrobiło. Matko, w domu jak ciepło. Bluzka mam tylko na ramionczka. Wiesz co? Dla mnie mówisz? Do ciebie. Na desernik. Bomba. Mam nowy przepis. Ciekawe, czy się uda. Jak myślisz? Wtedy się nie udał, ale się udał. Smaku. Opad, ale smaczny był. Wizualnie, a dzisiaj. Dzisiaj mam inny ser. No i inny przepis, bo tutaj dodaję jeszcze cukier waniliowy. I śmietankę, tylko nie było 36, to może nie wyjdzie, wziąłam 30. To będzie mniej słodkie, tak? Działamy. Nie uwierzycie, znowu coś nie tak. Nie może dość, że śmietana. Trzecim razem się uda. Nie dość, że śmietana nie ta. To zamiast mielonego twarogu, to kupiłam naturalny serek. No i co? Ale i tak. Wrzucamy. No cóż. Cóż pozostało nam? Nie ma lepszych od nas, co? Nie.
Paweł kończy. Proszę bardzo, ale akurat w tym przepisie, i tego nie lubię, jest napisane tylko, że piec 60 minut na 170 stopni. Ale, hello, ten piekarnik ma tyle funkcji, że ja nie wiem na jakiej grzaniu. Termoobieg, góra, dół i termoobieg, czy sama góra. Pizza. Bardzo dużo jest. W ostatnim przepisie, jak robiliśmy, było nawet podane na którym poziomie, więc robimy tak jak wtedy. Ale nie pamiętam, czy to było góra, dół. Na pewno nie był termoobieg, albo termoobieg. Nie wiem, dobra. Wracam do poprzedniego przepisu. Robimy masło czosnkowe. Proszę, proszę. No i tu nasz sernik. Ale co to będzie? Zobaczymy za godzinę. Ej, słuchajcie, akcja. Ciasto wyjęte. Nadzieja! Wypływało nam znowu, a teraz jest dobrze wsadzone. No i co? Chyba, że... Co? Chyba, że... Mogę tego nie przerobić. No. Ale nie wiesz, tak na szybko wziąłem. Nie. Postawimy na blasce. No jak? No i myślę, że ładnie wygląda. Brak nowych wycieków. Tutaj jeden taki. Coś będzie z tego? Dobra, no zobaczcie, co dziewczyny robią. Mariolinki teraz mają domek, sklep. Taki marusieńki. Na jedną prawie osobę, ale dwie się tam jakoś pomieściły. Zbudowaliśmy typi. Proszę bardzo. O tutaj. Brakuje sznureczków. Musisz jeszcze ładnie to montować. Dobra. To co, koc? Koc. I następne mają? Koc. Domek? No spoko, niech się bawią dziewczyny. Jeszcze chwila, będziemy jechać do chłopaków. Tam wyskoczą na rowery. Tylko dziewczyny, wiecie co? To ten może do domu, żeby nie zwiało, żebyście były w nim cały czas. Jedna w domku, jedna w tipi. Lody dla Mariolinek. Proszę, proszę, tak ciepło. Smacznego. Dziękujemy. Ale macie miejscówki. Przebieram nogami. 111 stopni Celsjusza. 110. Jest taka wysokość. Ciekawe, czy nam klapnie, czy nie klapnie. Tadek! Ale ciekawe, jak będzie smakowała. Mi się wydaje, że w środku może być taki trochę lejący się. Marioliny warzywniak przyniosły do domu. Dałam im krzyżówki. Proszę bardzo, jedna ma swoją krzyżówkę, druga ma swoją. Tak, oty. Relaksik. Jesteśmy tak wydygani, że zobaczcie. Otwieram po troszeczku. Rękawice wsadziłam. O, nie upadło, jeszcze nie upadło. Abyśmy przyszykowanie, że znowu nam klapnie. Tylko ciekawe, czy dobre, Tadeczku. Bo po środku, widziałaś po środku jakie pęknięcie ogromne? Nie. Opada. No nie wiem. Przyjechałam do domu, bo mój kochany mężuś się zatrzasnął. Ale nie na darmo, Tadeczku, zobacz. Proszę bardzo, nie ma to tamto, mięso jest. Zamknąłeś sobie drzwi? Myślałem przed wyjściem, żeby... Czekał przed domem, przyjechałam szybko, ale z burgerem nie przyjechałam, z pustymi rękami. Smacznego! Nie chcesz, nie chcesz jechać ze mną? Nie lecę. Może by się piwko napiło? Piję, przyjadę po ciebie. Mam 0%. Piję 0%. Powiem wam, że jestem w szoku. Zobaczcie, jaki piękny serniczek wyszedł. No powiem wam, że... Niam. Halo dzieciaki, idę do miłej nocowanki. Pa, jaki przytulasz. Brandunia też się przytula. O, Brandunia też. Pa, dzieciaki, pa, bo to otwarte drzwi. Dobrze, idźcie. Słodkich snów. Będę jutro. Pa. Pa. Ja coś wytrzymam bez płaczu. Dobra, wytrzymaj. Pa, pa. 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 Tadek, przyjechałam do domu. A to nie to.
O, to tu. Ciasto. Pycha. Smakuje, weszło nam. Jaki kawał, żeś na noc. Myślałam, że później przyjada tutaj. Nie, ale już wyganiały. Mamo, kiedy jedziesz do domu? No zadzwoń jeszcze przed spaniem. Powiedz dobranoc. No, także kochani, buziaczki, trzymajcie się cieplutko. A ja dodaję, jutro jest niedziela. No, rano sobie wstanę, ogarnę film. Może nie do porannej kawki, ale będzie już jutro film. Buziaczki. Pa!